gdzie się muzyka zaczyna? Gdzieś tam we mgle, od chmur, od gór, od orlich piór, od wiatru w skalnych kominach, co cię do tańca rwie, tam się zaczyna. Przedszkole numer 5 w Radzikowie jest jednym z przedszkoli na terenie gminy Błoń. Nosi nazwę Kubusia Puchatka. Usytuowane jest na terenie wiejskim. Jest to bardzo małe, kameralne przedszkole, ale za to posiadamy bardzo duży ogród przedszkolny, bogaty w asortyment sprzętu terenowego. Z roku na rok zmienia swój wizerunek, a to za sprawą organu prowadzącego na czele z panem burmistrzem Zenonem Reszką. Atmosfera w przedszkolu jest bardzo miła, tu tworzą się różne pomysły, między innymi jednym z takich pomysłów jest taneczny festiwal przedszkolaków. Dla nas ten festiwal jest bardzo ważny. Pomysłodawcą był mój kolega pan Wojtek Gumowski. W ogóle tego festiwalu był rytmikiem przez wiele lat w naszym przedszkolu. Mam nadzieję, że wróci do nas. Staramy się wychowywać dzieci właśnie ucząc i tańca ludowego, i tańców nowoczesnych. To jest bardzo ważne, żeby zachować, będąc w Unii Europejskiej, zachować tożsamość. Pamiętamy jednak o tym, żeby festiwal nie straszył. Festiwal, żeby był przyjemną zabawą i powtórką tego, czego dzieci uczą się w przedszkolu. A czego uczą, to właśnie scena pokazuje. Różnorodność form, kolorystyka, muzyka prowadzi do edukacji, rozwija dzieci, ich wrażliwość. I na tym nam najbardziej zależy. Bawić się, ale i uczyć, edukować. I myślę, że cel pomaleńku osiągamy. Początkowo organizowaliśmy w ramach gminnego przeglądu i odbywał się w naszym Domu Kultury w Radzikowie. Obecnie od momentu połączenia sił z Mazowią odbywa się w Centrum Kultury w Błoniu, aczkolwiek cały mój zespół jest zaangażowany w to przedsięwzięcie. W przedszkolu w Radzikowie zatrudnionych jest 13 osób. Mamy dużo chęci do pracy, mamy też również ogromne wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego w Błoniu za pełną aprobatą pana burmistrza Zenona Reszki. Nie tak dawno obchodziliśmy jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazowia, a już w tym roku obchodzimy kolejny jubileusz, 10 lat naszego tanecznego festiwalu przedszkolaków. Ten festiwal od 10 lat organizuje przedszkole publiczne numer 5 w Radzikowie imienia Kubusia Puchatka. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego festiwalu, przede wszystkim pani dyrektor Lucynie Kamińskiej i całemu zespołowi. To jest dla Błonia i dla gminy Błonie, a także dla naszego Stowarzyszenia Mazowia wydarzenie wyjątkowe, gdzie przyjeżdża bardzo dużo dzieci, przedszkolaków, także rodziców. Mamy też wielką pomoc ze strony naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pana Włodka Leduchowskiego. Cieszymy się ogromnie, że możemy taką imprezę dla dzieci organizować i prowadzić. Chcemy rozwijać talenty, zdolności i zamiłowania już od najmłodszych lat. Wiemy, że takie działania sprawiają dzieciom ogromną radość i to nas bardzo cieszy. Na koniec przytoczę słowa Janusza Korczaka. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Do pierwszego międzyprzedszkolnego konkursu tańca przystąpiły dzieci reprezentujące przedszkola z terenu miasta i gminy Błonie. Są to przedszkole numer 2 Promyczek, numer 3 imienia Jana Brzechwy, numer 4 Stokrotka, numer 5 imienia Kubusia Puchatka i numer 6 Iskierka. Przedszkolaki wykonywały taniec ludowy i nowoczesny. Pierwsze miejsce przyznano dzieciom z przedszkola publicznego numer 5 w Radzikowie za brawurowo wykonanego krakowiaka oraz dzieciom z przedszkola numer 6 w Bieniewicach za pięknie zatańczony nowoczesny taniec kowbojski.
kwietniu 2008 roku, także w Domu Kultury w Radzikowie, odbyła się druga edycja festiwalu. Tym razem w konkursie wzięły udział wszystkie przedszkola z terenu gminy Błonie. Pierwsze miejsce za Taniec z laskami zajęło przedszkole numer 1 imienia Misia Uszatka w Błoniu. Drugie miejsce przyznano przedszkolom numer 5 w Radzikowie za Impresję na temat Polki oraz numer 3 w Błoniu za Lajkonika. Podobnie jak w latach ubiegłych, kolejny przegląd tańców miał miejsce w Domu Kultury w Radzikowie. Witam serdecznie przede wszystkim dzieci ze wszystkich przedszkoli z terenu miasta Gminy Błonie. Pierwszym miejscem wyróżniono przedszkole numer 4 za Ognisty Taniec. Drugie miejsce przyznano przedszkolom numer 5 w Radzikowie za Taniec Robotów oraz numer 6 w Bieniewicach za Szota. W 2010 roku, 5 maja, odbyła się już czwarta edycja tanecznego festiwalu przedszkolaków z cyklu Tańczę, więc jestem. Tego dnia zatańczyły dzieci z 7 przedszkoli z terenu naszej gminy. Zadaniem przedszkolaków było wykonanie polskiego tańca ludowego. Decyzją jurorów wyróżniono wszystkie zespoły biorące udział w naszym przeglądzie. Piąta edycja naszych tanecznych spotkań tym razem odbyła się w kwietniu 2011 roku na scenie Centrum Kultury w Błoniu. 12 zespołów, reprezentowanych przez dzieci w wieku od 5 do 6 roku życia, prezentowało swoje umiejętności taneczne do wybranej przez siebie muzyki. Jury wyróżniło przedszkole numer 3 imienia Jana Brzechwy w Błoniu za Taniec Baloników. Maja 2012 roku to data kolejnego tanecznego festiwalu przedszkolaków, organizowanego pod hasłem Tanecznym Krokiem przez Europę. Spośród 11 przedszkoli grono sędziowskie wyróżniło przedszkola numer 1 w Brwinowie za Tańce Rosyjskie, numer 1 w Błoniu za Taniec w Czarodziejskiej Grocie oraz numer 4 w Błoniu za Taniec Rumuński. W roku 2013, 11 maja, na scenie pokazało swoje umiejętności 13 zespołów przedszkolnych. Wyróżnienia otrzymały przedszkole pod Dębowym Listkiem z Milanówka za taniec Tanecznym Krokiem przez Dżunglę, przedszkole w Michałowicach za taniec Bajka o Smoku, ośrodek dla cudzoziemców w Dębaku za czeczeńską lezginkę i gruzińskie haczurali,
i Przedszkole Sióstr Służebniczek z Komarowa za Poloneza. Ósma edycja festiwalu, organizowana w 2014, odbyła się pod hasłem Raz na Ludowo. Dzieci, a było ich około 140, prezentowały polskie i europejskie tańce ludowe. Jesteśmy na kolejnym już tanecznym festiwalu przedszkolaków w Błoniu. Jest to ósmy festiwal, a trzeci w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza. I byśmy, żebyście sobie wylosowali kolejność występów. Będziecie występować krócy. Pierwsze miejsce zajęło przedszkole nr 1 imienia Misia Uszatka w Błoniu tańcem Tarantella. Drugie miejsce otrzymał oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ruśćcu za Krakowiaka. Trzecie miejsce przyznano gminnemu przedszkolu w Nowej Wsi za Wiązankę Tańców Beskidzkich. Byłam absolutnie wzruszona i buzię otwierałam, kiedy oglądałam niektóre grupy na scenie. Przecudowne! W ubiegłym roku królowały tańce latynoamerykańskie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 9. Festiwal Przedszkolaków Taneczny w Błoniu uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Organizatorami tego przedsięwzięcia wspaniałego jest Gmina Błoń, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza, Mazowia i oczywiście nasze przedszkole, czyli Przedszkole Publiczne nr 5 Kubusia Puchatka w Radzikowie. Jury przyznało 4 równorzędne wyróżnienia dla Przedszkola nr 1 pod Dębowym Listkiem w Milanówku, Przedszkola Publicznego w Zaborowie, Samorządowego Przedszkola w Otrębusach oraz dla Przedszkola Publicznego nr 2 Promyczek w Błoniu. Każdego roku organizatorzy, doceniając wkład pracy wszystkich tancerzy, ich nauczycieli i rytmików, nagradzają ich dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez burmistrza Błonia i Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza – Mazowia. Uczestnicy Tanecznego Festiwalu Przedszkolaków, bawiąc się tańcem i muzyką, z roku na rok podnoszą poprzeczkę i prezentują coraz wyższy poziom. Podziękować wszystkim Państwu, których udział w tak fantastycznym występach jak dzisiejszy przegląd taneczny przedszkolaków właśnie mógł się odbyć i miał miejsce. Szczególnie dzieciom i opiekunom z przedszkoli, którzy tak fantastycznie przygotowali swoich podopiecznych i oczywiście rodzicom, dziadkom, babciom, których udział w tych występach na pewno był bardzo ważny. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. W ubiegłym roku królowały tańce latynoamerykańskie. Jury przyznało 4 równorzędne wyróżnienia dla Przedszkola nr 1 pod Dębowym Listkiem w Milanówku, Przedszkola Publicznego w Zaborowie, Samorządowego Przedszkola w Otrębusach,